Po raz pierwszy zespół teatralny przy parafii Świętej Elżbiety w Cieszynie ze sztuką Zofii Kosak Gość oczekiwany zmierzył się w 1987 roku. Choć od premierowego występu minęło już trochę czasu, spektakl cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Pierwszy spektakl w tym roku został wystawiony wczoraj, 15 listopada. Cieszymy się, że jest zainteresowanie i że przybywają ludzie, pielgrzymi w zasadzie można powiedzieć, z całej Polski, z całych okolic. Po gościu oczekiwanym będziemy się przygotowywać do wielkiej sceny tradycyjnych jasełek naszych, które planujemy 13 razy. Jeden raz będzie charytatywny, a 13 występów kolejnych jasełek. Coś nas zaskoczy w tym gościu oczekiwanym, czy nic nie zmieniacie? Ekipa ta sama? Kto chce, to zobaczy zaskoczenie, kto nie chce. Treść sama mówi za siebie, aktorzy są ci sami, także bardzo się cieszę, że wytrwali są. I to jest taka wielka radość, bo to są dobrzy, bardzo dobrzy aktorzy. Gość oczekiwany zostanie wystawiony 6 razy, po raz ostatni w tym sezonie 20 listopada. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.